Szaro wszędzie, buro wszędzie. Dziś o szarku znowu będzie. Słuchajcie, szaro paskudnie, więc kontynuujemy temat z poprzedniego odcinka szarka. Jestem w drodze do Torunia. Dlaczego idę do Torunia? Bo jeśli pamiętacie poprzedni film, to na ujęciu tym amatorskim był pan, który przesypywał szarka z pudełka do skrzynki i właśnie do tego pana jadę, ale szczegóły na miejscu. Są ogrodowe i... Patrz, mróz ją przyparzy. Widzisz? To jest prawdopodobnie stężyk ogrodowy. A to jest prawdopodobnie uszkodzona przez mróz akacja. Wiesz dlaczego? Stężyk ogrodowy ma tutaj ciemną tą obwódkę, a bez obwódki jest stężyk leśny. Albo odwrotnie. Ja cię zaskoczę teraz, a ten jest najlepszy z masełkiem i czosneczkiem. Tylko musi trochę podrosnąć, bo za mały. Dobrze, że przemieszczam się szybciej niż ten ślimak, dzięki czemu udało mi się już dotrzeć do Torunia. Idę porozmawiać z profesorem Jackiem Piszczkiem, osobą, która jest ekspertem, jeśli chodzi o uprawę buraka cukrowego. Zajmuje się już tym 40 lat, a ostatnimi czasy poświęcił swoją pracę odnośnie szarka. To właśnie jego pułapki mogliśmy Wam pokazać w poprzednim filmie w gospodarstwie u pani Elżbiety. Idę. Dzień dobry. Szark, no to ja mam tak z ciągnącym, one nie uciekną. Nie ma cudów. Są bardzo fajne. Ja mam trochę... Nazywam aktor. Tak zwany aparat Zeinhorsta. Tu na zasadzie flotacji wymywa się cysty. One są lżejsze od gleby wszystkich cząsteczek i jak od spodu z odpowiednią siłą idzie woda, to powolutku to wymywa. To spływa na specjalne sito młynarskie, ale o bardzo wąskich oczkach. Także wszystko większe, mniejsze przepływa, zostają cysty i inne, powiedzmy, zanieczyszczenia. Cysty się ręcznie wybiera. Ręcznie. Nie ma nikt jeszcze lepszej metody nie wynalazł. Ręcznie się wybiera, po czym rozciera się specjalnym takim przyrządem do rozcierania cyst i pod mikroskopem liczy się ilość żywych larw i jaj. Czasami jest tego tyle. Tutaj mają Państwo hodowlę tego przekleństwa plantatorów buraka cukrowego, czyli chwościka. O, tu jest przekleństwo. No, jest to przekleństwo. Chwościkiem się zajmuję od lat 20-30 co najmniej i powiem szczerze, że wiem dużo, ale ciągle ten grzyb zaskakuje. Robi się badania nad odpornością chwościka na substancje czynne fungicydów. Sprawa jest bardzo prosta. Do pożywki dodajemy fungicyd w takim stężeniu, w jakim by spadł na roślinę przy oprysku. To pewnie jest kontrola, co? Tak, to jest kontrolna. Czyli to bez żadnych tu nie ma nic dodanego. Tak, rośnie sobie swobodnie. Tak, to na przykład jest spirala, czyli fenpropidyna i difenokonazol, nie ma żadnego wzrostu, czyli jest skuteczny 100% preparat. Skuteczności. Tak. Tutaj jest duet ultra, czyli fiofenat metylowy i epoksykonazol, no i widać, że jest już jakiś niewielki. Tu jest porter, czyli difenokonazol sam. No to jest niewiele. Nie rośnie. Ale tu na przykład jest fenpropidyna, czyli morfolina i tu już jakiś niewielki wzrost jest. No niestety jest. Jakaś tam zanieczyszczenie się. Z mączniakiem sobie poradzi, z tym niekoniecznie. Tiofanat metylu w tej chwili jest już substancją czynną, na którą chwościk jest totalnie odporny w Polsce. I to jest odporność genetyczna. Na strobiluryny mamy
nie wiem, do 40% mniej więcej, ale na południowym wschodzie. Na południowym wschodzie nawet do 60%. Nawet do 60% już. A co to odporność powoduje? Zmniejszanie niepełne dawki? Czy... To raczej częstotliwość stosowania. Czyli nie zmienianie substancji czynnej. Tak, brak rotacji odpowiedniej. Przede wszystkim. Dawki też nieodpowiednie, to znaczy zbyt wysokie lub zbyt niskie. Często rolnicy też mieszają różne mieszaniny i osłabiają działania czasami. Bardzo dobrze, że mieszają. Bardzo w przypadku chwościka dobrze, że mieszają, bo to jest, no, to jest grzyb, z którym coraz trudniej sobie poradzić. I na przykład w tej chwili tendencja na całym świecie jest tego typu, żeby do substancji czynnych działających systemicznie dodawać kontakty, typu miedź, czystą miedź, bo na miedź nie ma żadnych uodpornień. Przynajmniej nigdy nikt jeszcze nie dał informacji, że grzyb się uodpornił na miedź. I w tym momencie powierzchniowo niszczymy wszystko. On w głąb nie wejdzie, ale powierzchniowo nam niszczy wszystko. Czy samiczkę może mniejsza? Większe. Pana głos będzie tą trzecią opinią, którą chcielibyśmy uzyskać do opinii, które mieliśmy w poprzednim filmie, ponieważ pojawiły się troszkę rozbieżności. Pierwsza, podstawowa, czy ten szarek żeruje w końcu w dzień czy w nocy? No więc szarek zdecydowanie żeruje w ciągu dnia, w nocy śpi, odpoczywa. Natomiast jest to między innymi spowodowane tym, że dzień panuje dla niego odpowiednia temperatura do aktywności. On jest aktywny w temperaturze powyżej 8 stopni. Dopiero wtedy nabiera sił witalnych i rusza na żerowanie. Zdecydowanie żeruje w ciągu dnia, natomiast na noc odpoczywa, zwykle ucieka do gleby. Czyli chowa się. Czyli ta opinia panująca wśród rolników, że on żeruje nocą i zabiegi wykonywane nocą będą zdecydowanie miały mniejszą skuteczność niż zabiegi wykonane w ciągu, no niestety, dnia albo pod wieczór, ale radziłbym przed godziną 18, zdecydowanie. On jeszcze wtedy biega. Mam jeszcze pytanie, ponieważ w komentarzach pod ostatnim filmem pojawiły się bardzo ciekawe opinie rolników, praktyków, którzy do zabiegu zwalczania szarka dodają ocet. Nie. To owszem, to pokutuje to przekonanie, że powinien być roztwór zakwaszony. Nie, szanowni państwo, żeby zabieg był skuteczny, muszą być dodane sulfaktanty. To jest podstawowa sprawa w przypadku zwalczania szarka komuśnika. Z tego powodu, że on ma bardzo grube pokrywy, ma dużą warstwę chityny, która go chroni. Sulfaktant, jak gdyby tą strukturę chityny nieco rozluźnia, co pozwala preparatom zastosowanym na głębsze wniknięcie do ciała szkodnika. I to jest bardzo istotne, tym bardziej, że de facto w tej chwili mamy do dyspozycji tylko trzy preparaty należące do grupy pyretroidów i jeden, w którym ma neonikotynoid, no ale proteus, który został po prostu czasowo dopuszczony do zwalczania szarka. I to jest wszystko, czym dysponuje. Czyli ten ocet dodawany przez rolników nie szkodzi, a on po prostu obniża pH cieczy roboczej? Tak, i nic więcej nie daje, więc nie ma najmniejszego sensu po prostu. Powiększamy sprzedaż i ktoś tam dzięki temu więcej zarabia. Ja zawsze przepraszam, mówię w ten sposób, żeby rolnik się zastanawiał, co robi, bo pieniądze wydać bardzo łatwo, ale uzyskać z tego, co sprzedamy, już tak łatwo nie jest. Tu racja. Czyli tu nie musi być ocet, może być kwasek cytrynowy, cokolwiek innego, co obniży pH cieczy roboczej. Ale nie, zdecydowanie idźmy w kierunku sulfaktantów. Rozumiem. Są dostępne na rynku, dodawajmy sulfaktanty. Mam jeszcze pytanie odnośnie samych szarków, ponieważ już pan wspomniał o tym, że mają pancerz, że ciężkie do zwalczenia. Jak skutecznie z nimi walczyć? Bo jest z tym duży problem. Jest bardzo duży problem i drodzy plantatorzy, tak naprawdę przy szarku ma zastosowanie klasyczna, integrowana ochrona roślin. Tu jedną metodą sobie absolutnie nie poradzimy. Może szybciutko. W biologii jest coś takiego, w biologii szarka, że ten szkodnik zimuje w glebie na różnych głębokościach. W związku z tym wraz z ogrzewaniem się gleby z poszczególnych warstw wychodzi na zewnątrz ten szkodnik. Z tego powodu ciężko jest, często rolnicy mówią, że opryskał, a to nie dało żadnego efektu. Bardzo często ten efekt jest, tylko go nie zauważamy, bo już nadszły kolejne, które
wybudziły się i wyszły z... Czyli nie wychodzą wszystkie naraz. Nie wychodzą wszystkie naraz, dlatego tak trudne jest, tak trudną jest walka z szarkiem. Po prostu to jest długi okres rzędu 2-3 tygodni, kiedy on wychodzi i atakuje plantację. Kolejna ważna sprawa. Do temperatury 20 stopni szarek maszeruje. W związku z tym, jeżeli mamy pole przy polu, to znaczy ubiegłoroczne buraczysko i od razu nowa plantacja buraka, on ma bardzo blisko. I tak od razu, jak u pani Eli było. Tak, tak jak u pani Eli. Pani Ela zastosowała ten pas rzepaku. Ale dość wąski, tam nie wiem, 10-15 metrów. Gdyby to było 100 metrów i na przykład jakiegoś zboża, było to dużo bardziej skuteczne. Po prostu, żeby zmusić go do pokonania większego dystansu, jeśli to jest tylko możliwe. Bo część z tych szkodników nie przejdzie tego, nie da rady. Po prostu zabraknie im energii i nie dojdą do żerowiska. No tak, kiedy już będą mogły latać, to burak jest na tyle duży, że nie stanowi dużego zagrożenia. Zwykle tak jest, choć też nie zawsze. Bo teraz mamy bardzo często taką sytuację, że mamy wolne wschody, robi się gorąco, brak wody i on też nie rośnie. Tak było w tym roku. Tak, i on też nie rośnie. A w momencie, kiedy taki duży szkodnik siądzie na małej roślinie, proszę Państwa, ten szkodnik jest w stanie jeden w ciągu dnia, tak jak badania jeszcze z lat 30. polskich naukowców wskazują, jest w stanie zjeść 6 do 8 siewek. To dużo. W ciągu jednego dnia. No więc jeżeli tak jak u pani Eli szło tego ćwierć miliona summa summarum, które zostały złapane w pułapki, no to proszę sobie wyobrazić, co by to było, gdyby tam nic nie zrobiono. To jest część z tych działań, które może podjąć plantator. Mam jeszcze pytanie, bo a propos komentarzy pod filmem i w samym filmie był poruszany temat uproszczeń uprawowych. I tak, czy uproszczenia mają wpływ na... Bo skoro on zimuje w tych różnych warstwach gleby, to może te uproszczenia powodują, że jest go więcej. Że on... Tak, tak. Nie ma na to jednoznacznych dowodów, ale wszędzie, gdzie szarek występuje, radzi się plantatorom normalną orkę po buraku cukrowym. O co chodzi? W momencie, kiedy przewracamy glebę, po pierwsze, wyrzucamy część szkodników na powierzchnię i przylatuje ptactwo różnego typu, przede wszystkim krukowate, przylatują mewy, które zresztą i w ubiegłym, i w tym roku obserwowaliśmy w Śmiłowie. Całe duże stada tych ptaków żerujące na szkodniku. To po pierwsze. Po drugie, w momencie, kiedy dokonujemy przewrócenia gleby, uszkodzeniu ulegają leża zimowe. I w tym momencie jest mu gorzej zimować. Poza tym przesuwające się drobiny gleby często uszkadzają powierzchnię tego szkodnika, pancerza. I takie uszkodzenia stają się drogą wnikania patogenów, różnego typu patogenów glebowych. Bo, proszę Państwa, jest biologiczna metoda walki. Mamy grzyby z rodzaju Izaria, Metarizum, między innymi. I o tym wiemy już od bardzo, bardzo dawna. One bardzo skutecznie zwalczają tego szkodnika, ale gdybyśmy zrobili to w doświadczeniach polowych, to się okazuje, że ta skuteczność jest rzędu 3%. No więc kogo stać na zastosowanie preparatu zawierającego te grzyby, który będzie drogi, no bo wyprodukowanie takiej ilości grzybni nie będzie proste w tym przypadku, a skuteczność będzie rzędu 3%. Nie stać nas na to. Ostatnio o tym szarku jest coraz głośniej, no budzi on coraz większe kontrowersje. Moje pytanie jeszcze jest takie, czy mamy się czego bać? Bo skoro on póki co jest na wschodzie kraju, nie dotyka reszty, to może no po prostu niech on sobie będzie na tym wschodzie i przesunąć się z uprawą. Nie, szanowni Państwo, tak jak mówiłem, on również fruwa. Poza tym przewozimy buraki, przewozimy resztki gleby, które zostały w cukrowni. Tam ten szarek prawdopodobnie jest, a świadczy o tym najlepiej fakt, że mam już potwierdzone informacje z Kujaw, mam potwierdzone informacje z Mazowsza, z województwa łódzkiego, że pojedyncze egzemplarze są wyłapywane na plantacjach. W związku z tym wszystko wskazuje na to, że on znacznie szybciej się przemieszcza niż w ogóle przypuszczaliśmy na początku. Czy rolnicy mogą się jakoś
plantatorzy z zachodu naszego kraju, gdzie jeszcze go nie ma, przygotować na jego przybycie? To znaczy wiem, że Związek Plantatorów sprowadza pułapki feromonowe. Można te pułapki sobie zastosować, wstawić na polu, żeby ewentualnie wczesną wiosną go wychwycić, zanim jeszcze burak wzejdzie, a jest już temperatura, która powoduje, że on wychodzi, to po pierwsze. Dwa, jeżeli mamy uszkodzenia, takie duże wygryzienia w blaszce od brzegu, to może wskazywać, że któryś z tych szkodników tam żerował. Ja ze swojej strony bym bardzo wszystkich plantatorów prosił, jeżeli u Państwa występują te szkodniki, jeżeli ktoś go złapie, to informacja tutaj do mnie, do Torunia, do Instytutu. Wszystkie dane stacji znajdują się w internecie. Zamieścimy pod filmem. Bardzo, bardzo bym o to prosił, bo powiem szczerze, w ten sposób ja dowiedziałem się o wielu różnych zagrożeniach dla buraka występujących w Polsce i dzięki temu my, jako powiedzmy ludzie pracujący dla rolnictwa, jesteśmy w stanie pomóc. A zwracać się w razie czego proszę również do profesora Klukowskiego, który pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w Katedrze Ochrony Roślin. Na pewno można do niego też przesyłać różnego typu informacje. Na stronie jest jego adres mailowy. Z wdzięcznością te wszystkie informacje przyjmiemy. Pomogą nam Państwo ogromnie. Szarek to tylko część. Zajmuje się Pan burakiem od lat. Wie Pan wszystko o buraku. No nie, prawie wszystko, prawie Bogu wszystko. Dzięki. Dobrze. To w tym trudnym roku, tak na koniec filmu, jakaś rada dla rolników, bo z tego co ja wiem, z czym do mnie rolnicy dzwonią, nierówne wschody bardzo, tak, spowodowane suszą, teraz fala chłodu, przymrozków. Jakieś zagrożenia, jakaś dobra rada, w czym tym plantatorom możemy pomóc? To znaczy, tak naprawdę niewiele w tej chwili możemy pomóc. Ja bym powiedział tak, cierpliwie czekać, żeby wzeszły te rośliny, nie dokonywać pochopnych decyzji o przesiewie, bo proszę pamiętać, że przesiew to jest opóźnienie o dobry miesiąc, skrócenie wegetacji o dobry miesiąc, a wcale nie jest pewne, że będziemy mieli odpowiednią obsadę. Jeżeli mamy 60-70 tysięcy roślin na hektarze, zostawiajmy taką plantację, to po pierwsze. Dwa, mogą pojawić się w tym roku pośpiechy na plantacjach, które były wcześniej zasiane, wcześniej zeszły, był długi okres chłodów, mogła nastąpić jarowizacja tych roślin. W związku z tym te słynne pośpiechy, pojedyncze wysokie pędy wybijające z głowy korzenia. Może się to pojawić w większej ilości. Cóż więcej, były uszkodzenia mrozowe. Te rośliny wyglądają tak na początku, jakby były poparzone, potem czernieją, potem uszkodzone fragmenty zasychają. Proszę też nic z tym specjalnie nie robić. W tej chwili są takie warunki, że rośliny, te które przeżyły, powinny spokojnie się rozwijać. Jeżeli tylko jest cały stożek wzrostu, będzie burak. Proszę się tym nie martwić. No i przestrzegam przed chwościkiem, ale mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze spotkamy i na temat tego patogena buraków porozmawiamy. Chętnie podzielę się swoją wiedzą. A my chętnie do Pana przyjedziemy. Zapraszam serdecznie. Żeby przekazać naszym widzom. Mam nadzieję, że o szarku wiecie już wszystko, no, prawie wszystko, bo nam też parę informacji umknęło. Między innymi profesor mówił również o tym, że szarek wytrzymuje mrozy do minus 24 stopni, że zimuje głównie w przedziale od 7 do 20 cm. Piszcie w komentarzach o swoich problemach z szarkiem. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z profesorem. Jeśli będzie trzeba, będzie nam pomagał, żeby odpowiedzieć. A już jesteśmy umówieni na kolejny film. Będziemy chcieli z profesorem poruszyć temat chwościka. Jesteśmy w Toruniu, za mną Kopernik, jak widzicie też w masce, pierniki kupione, lecę konsumować. Do zobaczenia w następnym filmie. A i subskrybujcie kanał.